Ksiądz Lech Łuba. Nie ma chyba Suwałczanina, który nie zna księdza Lecha. A i on sam każdego napotkanego traktuje jak starego znajomego. Ma zawsze coś do powiedzenia i zazwyczaj okrasza to żartem, zabawnym powiedzonkiem. Nie moralizuje z groźną miną, nie poddaje krytyce i powtarza, że każdy człowiek ma prawo do błędu, a sztuką jest go znaleźć i spróbować naprawić. Być może dlatego cieszy się sympatią wiernych. Znany jest też z lokalnych mediów, od których nie stroni. Każdą okazję wykorzysta do tego, by głosić dobrą nowinę i robić to w sposób przystępny, ale też zawsze jest gotów do głębszej dyskusji. Drodzy telewidzowie suwalscy, na naszej antenie od 1999 roku ma własną cykliczną audycję, która cieszy się znacznym zainteresowaniem widzów. W minioną niedzielę w swojej rodzinnej parafii w Łojach Awissa ksiądz Lech świętował jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Urodził się tutaj w 1950 roku. Jest rówieśnikiem tutejszej parafii, której patronką jest święta Jadwiga. To tutaj odprawił w marcu 1974 roku swą mszę prymicyjną i po pół wieku wrócił z jubileuszową Eucharystią. A miejscowy proboszcz i wierni z liczącej niespełna 500 osób parafii traktują go jak swego. On sam, jak zwykle, w tej społeczności odnajduje się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Ale tym razem on sam mówił najmniej. Mówiono o nim. Dom rodzinny to pierwsze seminarium. I taki dom rodzinny miał ksiądz Lech. Dziadkowie, babcie, rodzice, Anioł, Zofia. Pamiętam. Nieśli na spoczynek, do snu, gdy na kolanach nie klęczali przed łóżkiem, odmawiając różaniem czy modlitwę. To była rodzina, która w swoim życiu była rodziną, która troszczyła się o kościół parafialny, o budowę nowych świątyni, bo przecież pierwsza świątynia i parafia została tutaj postawiona i parafia powstała w 1950 roku. Wtedy to na świat przyszedł właśnie dzisiejszy jubilat. W tym roku, kiedy została utworzona parafia. Ja również niedaleko, o 5 km od Łoni, byłem tutaj przez rodziców przyprowadzany, przywożony do kościoła. Pamiętam ten stary kościół, drewniany. Pełen ludzi, budowany przez księdza Józefa Stankiewicza, no i przy pomocy oczywiście wiernych i parafii, na czele z rodziną państwa Bóg. I rodzeństwo otoczone ksiądz Leszek było rodzeństwem, dobrym rodzeństwem. Siostra Wanda z rodziną, siostra Genia, Dorotka, brat Andrzej z rodzinami wspierali, modlili się, cieszyli się, że mają kapłana w swojej rodzinie. Nie tylko oni, ale również cała wspólnota tutejsza w Łojach. I tutaj właśnie w tej parafii ksiądz jubilat przyjął chrzest. Pierwszą komunię świętą, sakrament bierzmowania. I tutaj pamiętam, jak dzisiaj 50 lat temu sprawował przy tym ołtarzu pierwszą mszę świętą. I oto tutaj wzrosło to powołanie w 1968 roku. Poznałem tak dobrze księdza Leszka w seminarium. Było nas trzech spod Jedwabnego. Nazywano nas raczni spod Jedwabnego. Tak mówił przed prezes Jerzmicki.
wojskowej do wojska w Szczecinie. Leszek ze mną udał się wcześniej, tydzień wychylaczy wcześniej, żeby po drodze odwiedzić rodzinę. Ja miałem brata, kuzynów i tak dotarliśmy. Przez Leszek wtedy ubrał się w mundur wojskowy, odszedł, tak na miejscu wtedy. Wojskowy wątek życia księdza Lecha miał też anegdotyczny dziś wymiar, który przypomniał seminaryjny kolega. Od tego czasu okazuje się, że jest zwolniony z wojska. Został prowadzony przez żandarmerię wojskową na dworzec w Szczecinie. No i kończył go wydaje jego pociągu. Który dzisiaj kursuje jeszcze w pociągu. A później takie pochłoski. Poszły, że no, rodzina Bolkowskich żałowała pieniędzy, a ksiądz Leszka rodzina załatwiła, że został zwolniony, co rzeczy oczywiście było prawdą, ale takie były pogłoski. Moi rodzice pisali do mnie, czemu nie, gdzie to trzeba załatwić, żeby zwolnić mnie z wojska. Trzeba było odsłużyć wtedy 2 lata w specjalnej jednostce takiej politycznej. Powołanie kapłańskie i służba duszpasterska to zarazem radość zniesienia Słowa Bożego, ale też szereg wyrzeczeń. Przypomniał w kazaniu kapłan, doceniając dzieło trwającej od pół wieku posługi księdza Lecha. Dzisiaj można mi powiedzieć, że nasz jubilat pełnił posługę kapłańską przez wiele lat w różnych placówkach. Święty Jan Bosko powiedział, największy dar, jaki Bóg mógł dać rodzinie, to powołanie do kapłaństwa. Kiedy syn opuszcza rodziców, aby być posłusznym swemu powołaniu, Jezus zajmuje miejsce w jego domu. Patrząc na nas tutaj zgromadzonych, przybyłych na tę uroczystość, chciałoby się powtórzyć słowa naszego Pana z tym odmienić tego Mateusza. Każdy, kto dla mojego imienia opuści do braci, siostry, ojca, matki, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma życie wieczne odziedziczy. Widać się Leszko, oto twoi synowie, córki, wierni duchowe, dzieci można by powiedzieć, oddane przez Boga twojej opiece przez wiele lat. Sam wiesz najlepiej, ilu ludzi spotkałeś na swojej drodze życia kapłańskiego. Sam może już ich nie pamiętasz, a może nigdy nie miałeś okazji bliżej poznać. Oni jednak noszą Ciebie w swoim sercu. Noszą w sercu Twój przykład życia kapłańskiego. Obraz wierności w powołaniu. Twoje słowa głoszone na kazaniach. Zaangażowanie pracy z dziećmi. Młodzieży. Pracę duszpasterską. Parafrazując słowa Chrystusa, Bóg 100 razy więcej daje tym, którzy dla Niego i dla dobra Kościoła zrezygnowali z własnej rodziny i poświęcili się całkowicie dziełu zbawiania duszy. Święty Franciszek z Asyżu powiedział o kapłaństwie. O kapłanach. Zaprawdę ich służba jest najwznioślejsza spośród wszystkich, jakie istnieją. Ksiądz Lech Łuba to postać niezwykle aktywna społecznie. Jak mówią członkowie wspólnoty parafialnej pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza, którą kierował przez wiele lat, to kapłan do tańca i do różańca. Rokrocznie organizowane spotkania choinkowe dla najmłodszych członków parafialnej wspólnoty nie tylko wyrywały go na parkiet ku powszechnej radości, ale spotkania były przede wszystkim okazją do szerokiego wsparcia rodzin przeżywających trudności.
Do rąk dzieci trafiały tysiące paczek pełnych tego, czego w ich domach brakowało. Ksiądz Lech niestrudzenie wędrował od firmy do firmy i prosił o datki, o upominki, o pomoc. I dzięki swojej determinacji spotykał się z dużym odzewem. Jeśli nie z dobroci serca, to choćby dla świętego spokoju, żartują suwalscy przedsiębiorcy. Ale ta determinacja sprawiała, że z czasem sami połykali bakcyla pomocy i wspierali dobroczynną akcję księdza i rady parafialnej. Dziełem księdza Lecha jest też suwalski Kaziuk. W trudnych czasach po utracie wojewódzkości wymyślił i zorganizował imprezę, która od niemal ćwierć wieku jest jednym z najbardziej obleganych wydarzeń, nie tylko przez wiernych Kościoła katolickiego. To wspólna, odpustowa zabawa odbywająca się wokół kościoła zbudowanego z inicjatywy księdza Lecha. Jego trwająca już od 5 dekad posługa odbywała się nie tylko w Suwałkach. Pracował jako wikariusz w parafiach Szczepankowie, Wąsążu, Bakałarzewie, Andrzejewie, Tykocinie, Puńsku i w Suwałkach parafii Świętego Aleksandra. Jako proboszcz parafii Rycerzewo 9 miesięcy i w Suwałkach parafia Świętego Kazimierza Królewicza zorganizował tutaj nową placówkę parafię. Zasłynął jako budowniczy plebanii i oczywiście przepięknego kościoła, którym się może chlubić przez całe swoje życie i wieczność. Dzisiaj trzeba dziękować za wszystkie sakramenty udzielone przez księdza Lecha, za wygłoszone Słowo Boże, za każde rekolekcje, za pogodę ducha i dobre rady. 50 lat w kapłaństwie to około 25 tysięcy mszy, ale nie tylko, podsumowywał ksiądz Henryk Polkowski. Jakże wiele pobłogosławionych wniosków małżeńskich, ochrzczonych dzieci, chorych, zaopatrzonych sakramentami na ostatnią drogę do wieczności. Jakże wiele odprowadzonych ludzi na drugi brzeg. Wiele lat posługi katechetycznej z dziećmi i młodzieżą, którym ksiądz jubilat 8 prawie lat. A gdzie, można by powiedzieć, indywidualne rozmowy, kierownictwo duchowe, zorganizowane pielgrzymki, różnego rodzaju grupy teatralne, grupy modlitewne prowadzone w parafiach. Święty Jan Paweł II w księdze danym i tajemnica pisze, każde powołanie kapłańskie w swojej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Księdze Leszku, żyj spokojnie. Idź, jak dotychczas ciągle do przodu i aleluja, dając swobodę działania Duchowi Świętemu, który jest obecny w Twoim sercu. Pogodą ducha i darem uśmiechu, przymiotami danymi przez Boga, ksiądz Lech bardzo skutecznie realizuje swą posługę kapłańską i buduje i umacnia relacje oraz gromadzi wokół siebie wspólnotę wiernych, mówił kolejny z gości jubileuszu. Wśród kapłanów uczestniczących w uroczystości nie zabrakło również przedstawiciela suwalskich parafii. Społeczność reprezentował ksiądz Antoni Skowroński, proboszcz parafii konkatedralnej w Suwałkach. Powiedzenie mówi, że trudno jest śpiewać po kreslaju, bo po tylu tutaj wypowiedziach, tak zacnych kapłanów i po tej całej historii, to cóż ja jedno mogę powiedzieć. Chcę krótko powiedzieć, składając życzenia od siebie, od wszystkich suwalskich kapłanów, którzy pewnie nie tu byli, żeby nie te rozliczne niedzielne obowiązki łączą się z nami w tej modlitwie, w tym dziękczynieniu. Suwałka też te obchody jubileuszowe trwają, myślę, że jeszcze będą dalej trwały. Historia była pięknie przedstawiona, nikt z nas tak pewnie nie zapisze, więc nie będę się do niej odnosił, ale właśnie może chciałbym nawiązać do księdza prawotnej Ireneusza Oficjala, do tego uśmiechu, z którym faktycznie
ksiądz prawdę się kojarzy na wielu. W encyklice Ecclesia Europa, jak II, to w 82 punkcie jest takie zdanie napisane, że świętowanie jest po to, aby nadzieja miała przybliżyć. Chcemy Tobie, księże Lewy, życzyć właśnie tej nadziei, bo jak sam wspomniałeś, to tylko 50 lat, więc następne długie lata posługiwania, długie lata pełnienia kapłaństwa, usługi kapłańskie w Kościele. Niech Ci właśnie towarzyszy ten uśmiech, tę radość, zawsze byłeś tak postrzegany jako kapłan pełen optymizmu, nadziei, radości. No i mamy też nadzieję, żeby też nas wspomagał jakiś pasterstwo i jakąś mądrą radą nad tymi Twoimi powiedzeniami, których tak wiele znasz i często ma swoją lewą okoliczność. W imieniu własnym, w imieniu kapłanów, słowa serdeczne gratulacje przekazuję, obejmujemy modlitwą i życzymy Ci obfitości Bożego błogosławieństwa na dalsze lata kapłańskie. Szczęść Boże. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział oficjele, nie tylko ci reprezentujący wspólnotę kapłańską. Z życzeniami przyjechał poseł Jarosław Zieliński, prezydent Czesław Renkiewicz oraz inni samorządowcy z Suwałk, przedstawiciele wielu lokalnych instytucji oraz służb mundurowych. Był także starosta powiatu suwalskiego i liczni znajomi i przyjaciele księdza Lecha Łuby, członkowie wspólnoty parafialnej z parafii świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Szczególnym gościem był również niemal stuletni ojciec chrzestny suwalskiego kapłana. Serdeczne, szczególne podziękowanie dla ojca chrzestnego Leopold. Jest mój ojciec chrzestny, pokreślę, mój jak. Matka prawie 100 lat, jest. Matka chrzestna też jeszcze żyje, bo proszę, daj mu prawo.